Natalia Maliszewska z nami. Natalio, dziękuję, że zgodziłaś się w ogóle z nami porozmawiać w tej, umówmy się, ekstremalnie trudnej sytuacji, bo mieliśmy nadzieję na inne rozmowy w trochę innym miejscu. Przede wszystkim powiedz, jak ty się czujesz w tym odosobnieniu? No na pewno nie jest to łatwa sytuacja. Jestem w kompletnie innym miejscu niż planowałam być przez najbliższe 3 tygodnie. Czuję się trochę dziwnie, no jak taki alien i odrzutek, bo jestem w kompletnie nieznanym mi miejscu, w nieznanym mi kraju, więc... Ale no nie wiem, no ja po prostu czuję się dobrze, jakby nic mi nie jest, czuję się zdrowa, tylko po prostu test wyszedł mi pozytywny, no. No właśnie, bo to trzeba jasno zaznaczyć, że ty nie jesteś chora, nie czujesz się chora, nie masz gorączki i tak dalej, tylko po prostu test. Nie, jakby ktoś mi powiedział kilka dni temu, że będę miała pozytywny test, no to bym po prostu się zaśmiała, no bo ja jestem okazem zdrowia, nie mam tego gorączki, na treningach jeżdżę normalnie, nie jestem osłabiona, nie miałam w ogóle jakichkolwiek podejrzeń, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, a tym bardziej, no umówmy się, to nie jest tak, że wychodzi mi test pozytywny i ja dopiero wtedy zacznę mieć jakieś objawy, tak? No to się dzieje wcześniej, dużo wcześniej. No jest mi ciężko trochę w to uwierzyć, czuję się po prostu jakby ktoś mnie oszukał. A jak wygląda teraz procedura? Co musi się wydarzyć, żebyś opuściła miejsce, w którym teraz jesteś? Muszę przejść testy i 2 testy pod rząd muszą być negatywne, żeby opuścić tą covidową dziurę, jak to nazywam, ten hotel, w którym się znajduję. Dzisiaj też dostałam informację od Konrada, że mój test z dzisiaj rano, wynik przyszedł dosłownie jakąś godzinę temu, jest już zupełnie inny niż ten test i wynik, który przyszedł wczoraj wieczorem. I jest to on w ogóle, tak to też mi napisał, o 10 oczek wyższy, czyli to jest, chodzi, że idzie to w dobrą stronę, bo mój wynik teraz wynosi 26, a od 35 będę już brana jako osoba close contact, jakby osoba bliska osoby zarażonej i będę mogła wtedy już wrócić do wioski i normalnie startować. To co też jest dla mnie w ogóle też trochę niezrozumiałą jakby procedurą, dlaczego to w ogóle jest to tak brane pod uwagę, ale myślę sobie, że jeśli w ciągu jednej doby przeskoczyłam o tyle oczek, no to ja tak naprawdę zastanawiałam się, czy powinnam się tu rozpakować. No ale tak, ale to ten test dzisiejszy też wyszedł pozytywny w takim razie, tak? Czy on jest już negatywny? Tak, jest pozytywny, ale już w takim stopniu, że jestem bliżej. Jakby ja też nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, jak to jest jakby brane, jak to się dokładnie nazywa, no ale jestem bliżej już bycia tej osoby, która miała bliski kontakt, jak oni to nazywają, bliski kontakt z osobą zarażoną, niż jako osoba zarażona, więc no. No to podejrzewam, że dla ciebie generalnie to musi być bardzo trudna sytuacja, no bo tak jak mówiliśmy, plany troszkę inne miałaś na te dni najbliższe. To jest kwestia tej twojej trenerki, która ten zawsze spokój w ciebie wpaja i kwestia pracy z psychologiem? Czy ty stwierdziłaś, że musisz być optymistycznie nastawiona, no bo tak trzeba, bo jest szansa cały czas na to, co planowałaś? Powiem szczerze tak, że kiedy wczoraj dostałam informację, że mój wynik został zweryfikowany jako pozytywny, to miałam... Na początku byłam taka zdezorientowana, nie wiedziałam w ogóle jak, dlaczego i w ogóle skąd. A później miałam taką myśl, że napisałam trenerce, bo już wtedy jakby siedziałam w pokoju i z nikim się nie kontaktowałam. Napisałam jej, że nawet jeśli miałoby mi to zająć 6 dni, to ja i tak wciąż mam szansę pójść i wystartować w tym pierwszym biegu na 500 metrów. A myślę, że 6 dni, jeśli chodzi o te procedury i o to też jak się czuję i też jak patrząc na moje wyniki, jak to wygląda, myślę, że te 6 dni to jest... Myślę, że wystarczająco. Jakby tym się po prostu trzymam się tego, że mam bardzo dużo czasu i staram się po prostu tym nie martwić, bo wiem, że też stres obniża odporność, obniża wszystko to, co powinno dobrze funkcjonować, więc staram się w ogóle, staram się po prostu myśleć pozytywnie, choć nie powiem, wczorajszą noc miałam bardzo ciężką, nie mogłam spać, bo wciąż
widziałam tą wiadomość o tym, że jestem pozytywna, a później w sumie miałam już kolejny test wieczorny został potwierdzony, że dalej jestem pozytywna i tym też troszeczkę było mi ciężko znowu, bo wiedziałam, że jakby ta informacja pójdzie już do mediów, więc chciałam jak najszybciej powiadomić rodzinę, bo jakby wcześniej nikogo nie informowałam, bo wiedziałam, że sytuacja może się po prostu bardzo szybko zmienić jeszcze. No i chyba wtedy mi jakoś tak wszystko puściło, bo kiedy pisałam wiadomość do taty, do brata, to po prostu miałam... To chyba był mój jakiś taki najgorszy moment, kiedy musiałam im to powiedzieć. Że ej, słuchajcie, jednak muszę wyjechać z wioski, no. Kiedy ja na to kompletnie nie mam wpływu, to jest najgorsze, że ja nie mam w ogóle nad tym kontroli. I ktoś albo coś po prostu nagle zabiera mi moje marzenia, chociaż wiem, że jeszcze nie, bo ja się nie dam. I ten spokój taki, ale... Później było też tak, że nie wiedziałam, kiedy mnie w końcu zabiorą, o której mnie zabiorą i co mam ze sobą zabrać, co ja w ogóle, jakby jak ja będę tutaj funkcjonować, bo tak naprawdę jestem w jednoosobowym pokoju, jestem zamknięta. I kolejny taki kryzysowy moment to chyba było to, jak zeszłam na dół na godzinę odjazdu i zobaczyłam, że przyjechał po mnie ambulans, nie? I ja musiałam, oni otworzyli mi drzwi od ambulansu i ja musiałam sobie wrzucić torbę na łóżko, które tam jest w środku zamontowane i usiąść sobie tak bokiem do jazdy, tak jak w autobusie jakimś. I w ogóle jakby to było, no to było straszne przeżycie. Trochę jeszcze jechaliśmy prawie cały czas na sygnale, oni jechali w ogóle na czerwonych światłach, tak jakby... Naprawdę jakąś, nie wiem, osobę z wypadku wieźli, a ja po prostu sama sobie wsiadłam do tego ambulansu i sama sobie stamtąd wysiadłam. Ale na szczęście, znaczy szczęście w nieszczęściu, są też tutaj w tym miejscu osoby, które niestety też zostały tak potraktowane jak ja i też mają ten pozytywny wynik i tylko niestety... Przez korytarz, na końcu korytarza pomachałam na talce czerwonce i zostałam zaprowadzona do swojego pokoju. I tak, strasznie tu mrożą, powiem tylko tyle, że oni tu wietrzą strasznie, bo wszędzie jest cholernie zimno, więc mam podkręcane okna, podkręcane kaloryfery, teraz zakręcono okna, ale wciąż czuć to, że oni tu wszystko, nie wiem, no, odstraszają wirusa, ale to może to nie jest najlepsza metoda. No ale miejmy nadzieję, że ta pierwsza noc będzie spokojna, by była lepsza niż ta ostatnia, bo nie była za lekka. Ale powiem tak jeszcze, że ja się nie daję, bo przed wyjazdem, jak spakowałam swoją walizkę tutaj, to spakowałam swoją walizkę na zawody, więc tak naprawdę, jeśli nawet miałabym przyjechać na godzinę przed swoim startem, to ja muszę tylko kurtkę zmienić i buty i ja jestem gotowa, żeby jechać teraz na lodowisko, więc jakby co to ja się już o tym nie martwię, ja tam wszystko mam gotowe. Ja ten twój optymizm bardzo lubię od lat, bardzo to cenię i to nastawienie jest chyba rzeczywiście jedynym słusznym. Natomiast powiedz o jednej rzeczy, bo ja też rozmawiałem z Natalią Czerwonką i ona powiedziała, że jak ją wywozili z wioski, powiedziała, że mogła zabrać rzeczy najpotrzebniejsze. Ale te rzeczy najpotrzebniejsze to był też rower stacjonarny do treningu, bo wy też cały czas możecie trenować. Co ty wzięłaś w takim razie i czy rzeczywiście możesz się przygotować do tego startu? No jedyne, o czym tak pomyślałam najbardziej, to, że będzie im brakowało siłowni, chociaż no po prostu też może w głowie mam to, że nie zamierzam być tutaj za długo, więc może załóżmy te 3 dni przeżyję bez siłki. Zrobiłam ją dosłownie wczoraj przed tym wynikiem ogłoszonym. Wiem, że Czerwonka ma tutaj swój rower, także wiem też, że w razie czego będę mogła pożyczyć, ale wiem też, orientuję się, że tutaj jest zapewniony jakiś taki pokój, w którym są rowery, z którego też będę mogła korzystać. Mam też pas do ćwiczeń, więc jeśli znajdę jakiś taki, nie wiem, jakąś klamkę, żeby się podczepić, więc będę mogła porobić jakieś przysiady, poimitować łyżwy, choć wiem, że nic nie zastąpi mi łyżew, ale wiem, że to jest
tylko to, co będę mogła robić i to jest to, co po prostu mi zostało, żeby... trening mentalny, to jest jeszcze też fajne, jak... Już trochę kółek się najeździłam, więc wiem na przykład, jak wygląda kółko, w którym jestem mega zmęczona, albo kółko, którym fajnie się prześlizguję przez wiraż i jestem bardzo szybka. Więc myślę, że te dwa aspekty będą bardzo ważne w tych najbliższych dniach, żeby pamiętać uczucie lodu, chociaż byłam na treningach tylko dwa razy tutaj w Pekinie. Ale mam dużo wspomnień bardzo fajnych i myślę, że sobie poradzę. Ja też na to liczę i też to mocno wierzę. Twoja siostra też w ciebie wierzy. Rozmawiałem z nią dzisiaj. Ona mówi spokojnie. Natalia tu w Pekinie już była. Natalia wygrała tutaj Puchar Świata. Natalia zna to lodowisko jak mało kto. Natalia będzie gotowa. Wsparcie ma. Tak, będę gotowa. Ja muszę się pochwalić, że ja tutaj mam przygotowaną swoją flagę. Ja tu jestem gotowa. Cały czas nastawiona bojowo, bo ja sobie nie wyobrażam tego po prostu inaczej i jestem bardziej sportowo wkurzona teraz i nastawiona jeszcze bardziej bojowo, żeby pokazać im, że nie zrobi to na mnie wrażenia, o tak. Bo życie short trackowca to jazda po zakręcie, jesteś na zakręcie, z którego zaraz bardzo szybko na prostą, finiszową dojedziesz. Tego ci życzę i żebyśmy jak najszybciej zobaczyli się na lodzie. Nie trać dobrego humoru. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.